Modernizacja Parku Radziwiłłowskiego. A w Parku Radziwiłłowskim, nie ma co ukrywać, duża część instytucji, z których mieszkańcy korzystają, również i ty. Miejska Biblioteka, NFZ, Biblioteka Barwna, a nawet sam spacer po Parku Radziwiłłowskim. Jak oceniasz w tym momencie głosy, które się pojawiają, osób niepełnosprawnych? Bo to w sumie nam chodzi w tym materiale. Niepełnosprawni, przynajmniej niektórzy, narzekają, że stała się rzecz straszna. Nie mogą dotrzeć do instytucji w Parku Radziwiłłowskim. Ja myślę, że zacznę od tego, że generalnie jak jest remont, to są trudności. Ten remont nie jest, tak mi się wydaje, stanem wiecznym, więc należy, myślę, wykazać się odrobiną cierpliwości. Ja też wczoraj wybrałem się do parku na osobistą wizję lokalną, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja wygląda, i wchodziłem do parku od ulicy Zamkowej. Tam jest takie wejście w ogrodzeniu parku, na którym zawsze, w którym to zawsze były schody, tak pamiętałem przynajmniej. I tu się wczoraj okazało, że leży tam na schodach położony podjazd, którym można w miarę swobodnie dostać się już do wnętrza parku. Byłem także przy wejściu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam na schodach od wewnętrznej strony parku, tam zostało na czas remontu uruchomione tam wejście, tak jak zrozumiałem. I tam przy wejściu również jest położony na schodach podjazd. Co prawda, aby wejść do budynku, osoba na wózku musi poprosić o otwarcie dwuskrzydłowych drzwi, bo tam jest po prostu, te drzwi no nie mają wystarczająco. Są za wąskie. Są za wąskie, ale one zawsze były za wąskie wcześniej, są również teraz, więc w tej kwestii nic się nie zmieniło pod tym względem. Powiem tak, mi się wydaje, że z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia mojej konkretnej niepełnosprawności, tam nie ma problemu aktualnie z poruszaniem się. Ja bym nawet powiedział, że pod moim, może to się komuś nie spodobać, ale mi się nawet wydaje, że tam jest w tej chwili, nawet wbrew pozorom, jest lepiej niż było dotychczas. Ale oczywiście też muszę wziąć pod uwagę to, że też moja niepełnosprawność i moje ograniczenia ruchowe nie odpowiadają wszystkim osobom niepełnosprawnym, więc z mojego punktu widzenia ciężko sobie wyobrazić taki scenariusz, który by powodował, że tam teraz w tym układzie, jaki obecnie jest, komukolwiek byłoby ciężko przejść tamtędy i dostać się na przykład do Narodowego Funduszu. Aczkolwiek muszę też założyć, że prawdopodobnie mogą takie osoby się tam po prostu pojawiać. Aczkolwiek w dalszym ciągu twierdzę, że jak jest remont, to jest trudno po prostu. Jeśli ja na przykład w swoim przedpokoju czy w swoim wiatrołapie układam płytki, to wiem, że prawdopodobnie przez jakiś czas nie będę mógł tamtędy przejechać wózkiem. Więc tak samo tutaj też również. Myślę, że no apeluję o pewien poziom wyrozumiałości. Jednak bo docelowo po remoncie tam sytuacja ma być lepsza niż była dotychczas przez ostatnie wiele, wiele lat. Poprzez nasze rozmowy przeprowadzone poprzez internet wspomniałeś, że również no, osobą niepełnosprawną nie staje się z dnia na dzień tak naprawdę. To są bardzo, bardzo szczególne przypadki, a również przez tyle lat, no w sumie, ludzie dorośli potrafili wymyśleć również kilka takich udogodnień, jak jedno z nich, czyli własny przedstawiciel bądź osoba upoważniona. Tak, no ja na przykład przez wielokrotnie korzystałem z oferty NFZ-u poprzez pośrednika, kogoś, kogo upoważniam ze swojej rodziny do złożenia różnych dokumentów w Narodowym Funduszu. Wydaje mi się, że wiele osób niepełnosprawnych również może się posłużyć taką metodą załatwiania swoich spraw w Narodowym Funduszu. Nie wiem natomiast, jak jest na ten moment z możliwością, powiedzmy, poproszenia pracownika Narodowego Funduszu o wizytę u osoby zainteresowanej. No i nie wiem, czy taka możliwość jest. Postaramy się to ustalić. Ale wiem, że jest również możliwość wysłania swoich dokumentów do funduszu wraz z jakimiś wnioskami, innymi pismami, drogą pocztową. Więc myślę, że
Może ci podpowiem, tak jak zakończyłeś swoją wypowiedź. Generalnie według mnie cała sprawa związana z parkiem to burza w szklance wody. No ja jednak przed kamerą delikatniej to ujmę, ale wydaje mi się, że naprawdę nie ma problemu takiego, jaki jest kreowany, pomimo wszystko. Ja jestem osobą całkowicie niesamodzielną, więc wydaje mi się, że mój przypadek w jakimś stopniu pokazuje, jaka tam sytuacja jest tak naprawdę i że fakt. Faktycznie to tam można się dostać. Też wydaje mi się, że osoby, które nie mogą się tam dostać, nie widziały sytuacji, jaka tam jest, więc tym bardziej sądzę, że jest tutaj troszeczkę ta sytuacja wykreowana nadmiernie. I że niesprawdzona. Niesprawdzona, tak mi się też wydaje. Pawle, z tobą ta rozmowa nie jest przypadkowa, dlatego że już to mówiłem wcześniej. Po pierwsze, udzielasz się, jesteś społecznikiem, w sumie kandydowałeś nawet na wyborach do Rady Miasta. Próbujesz to miasto zmieniać, rozmawiasz z władzami miasta, z radnymi. Jak jest z tym poruszaniem się po mieście Biała Podlaska? Jak jest z tymi barierami? Jak jest w ogóle z realizacją być może inicjatyw, które wy jako osoby niepełnosprawne proponujecie, żeby usprawnić wasze życie, a przez to i nasze? No ten rok to jest taki na razie bardzo dynamiczny, bo miasto Biała Podlaska poświęciło ostatnio trochę czasu na przygotowanie miejskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które będziemy realizowali w przyszłym roku i w tym programie jest dużo działań poświęconych likwidacji barier architektonicznych na terenie miasta. Nawet wprowadzamy do strategii miejskiej takie pojęcie jak projektowanie uniwersalne, czyli projektowanie przestrzeni miejskiej, tak aby była ona dostępna nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla osób starszych, dla rodziców poruszających się z dziećmi na wózkach, więc są pewne działania realizowane w tej kwestii. W przyszłym roku myślę, że zobaczymy je jeszcze wyraźniej. Natomiast mam takie poczucie, że w Białej generalnie w porównaniu z tym, jak jest w Polsce w różnych miejscach, nie jest tragicznie. Natomiast są oczywiście miejsca, które wymagają uwagi, interwencji władz miejskich. Myślę, że dużo zostało zrobione, ale drugie tyle jeszcze mamy do zrobienia wciąż. I też nie wydaje mi się tak do końca, że my możemy kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji, że powiemy sobie, że to już jest wszystko i że jest idealnie, bo chyba tak nigdy nie będzie. Tym bardziej, że niepełnosprawność w ogóle w swoim charakterze jest bardzo zróżnicowana i w związku z tym pojawiają się nowe dziedziny, w których musimy brać pod uwagę. Na przykład tutaj już zupełnie innej dziedziny wypowiem się, pojawiają się takie działania w Polsce, jak na przykład godziny ciszy dla osób z autyzmem, proponowane przez sklepy spożywcze między innymi, oraz markety, tak aby te osoby w wybranych godzinach w tygodniu mogły sobie spokojnie zrobić zakupy i aby muzyka, jakieś migające komunikaty, migające światła, telewizory, inne ekrany, żeby nie rozpraszały ich. I to jest coś, co jest dla nas w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych jest pewną nowością. Ja na przykład 10 lat temu, chociaż studiowałem pedagogikę i zajmowałem się trochę sprawami osób niepełnosprawnych, nie słyszałem o tym nigdy wcześniej, ale to wynika z tego, że dziedzina się rozwija po prostu. I w związku z tym możliwe, że w przyszłości również będziemy się spotykali z nowymi tematami, które będą wymagały naszej uwagi, ale myślę, że program działań, który w tym roku przyjęliśmy, jest dobrym początkiem. Tak, dlatego że ten program będzie rozwijany w przyszłości, będzie aktualizowany, więc myślę, że mamy dobry kierunek przyjęliśmy.